Do gry Brawl Stars oficjalnie dołącza 12 legendarny zadymiarz, który nazywa się Kenji i jest on samurajem. A my dzisiaj jako pierwsi w Polsce przetestujemy go przedpremierowo. Teraz moi drodzy napiszcie w komentarzu, ile legendarnych postaci już odblokowaliście i która legendarna postać według was jest najlepsza. Jeżeli już to zrobicie, to bierzecie automatycznie udział w konkursie na nowego skina do Henka, bo mam do rozdania jeszcze 4 skinki. No to teraz ogłośmy wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na karnet zadymiarski. Ta osoba zgarnia karneci, gratuluję, odezwij się na mój e-mail, a ja ci podeślę kod PSC, za który będziesz mógł sobie kupić karnet. Przed państwem nowy legendarny zadymiarz, mistrz sushi, Kenji. Spójrzcie, na plecach ma rybę bez głowy i przebił ją na wylot mieczem. Porąbane. Ale na początku chciałem wam pokazać, jaka będzie postać w nowym karnecie zadymiarskim w sezonie 31. Do odblokowania będzie Serge wraz z tytułem za ostatni poziom, który nazywa się Ponury Żniwiarz. Tak wygląda nowy skinek i powiem wam tak, jak z karnetu zadymiarskiego, mega sztos. Wy moi kochani pamiętajcie, zanim kupujecie cokolwiek w Brawl Stars, piszcie kodzik Farel do sklepu. Będę mega wdzięczny, was to nic nie kosztuje, mi sporo pomaga, także dzięki każdemu za wsparcie. I pamiętajcie, stawcie subik z dzwoneczkiem, wtedy będziecie na bieżąco z moimi filmami. Na początku posłuchajmy dźwięków nowego zadymiarza. Uwaga! Okej. Okay. Wow, jaka długa animacja! Tuna time! Tuna time! Okej, okay, to rozumiem. Reszty nie kumam. Dobra, lecimy ze statystykami zadymiarza. Punkt życia 7600, szybkość ruchu bardzo szybka, oczywiście. Jest to postać na maksymalnym poziomie. Podstawowy atak nazywa się Dash and Slash. Podstawowe ataki Kenjiego zadają na przemian Dash and Slash. Dash rani wszystkich wrogów w linii prostej. Okej, czyli taki dash jak w gierkach, czyli taki skok z przecięciem, tak bym to nazwał. A Slash zadaje obrażenia wszystkim wrogom w szerokiej strefie naprzeciwko niego. Okej, czyli walczy jak prawdziwy samuraj. Obrażenia od Dash 1000, a od Slash 2000. Szybkość przeładowania bardzo szybka, zasięg króciutki. Cechy, sprawdźmy, co są za cechy. Ten zadymiarz odzyskuje zdrowie po zadaniu wrogowi obrażeń. O kurczę, czyli cały czas się leczy bez żadnego star powera. Ciekawe. Super atak nazywa się Slash Him. Kenji atakuje wrogów na określonym obszarze precyzyjnymi cięciami, zadając im duże obrażenia i zyskując niewrażliwość na czas trwania super ataku. Obrażenia 2600, zasięg dalekich. Chłop nie dość, że odzyskuje zdrowie po zadaniu wrogowi obrażeń, to jeszcze dodatkowo jest niewrażliwy, kiedy używa ulti. Co to jest za zadymiarz? Na początku klasycznie arena treningowa. Zobaczmy, jak się poruszamy tym zadymiarzem. Okej. To jest dash, a to jest slash. Dash, slash. Dwa razy szybko. Dash, slash. Okej. Czyli tak naprawdę tą postacią musimy grać spamując kciukiem do góry albo w bok. Nie będzie na pewno to łatwe. Dash, 1000, slash. Jeszcze raz. Dash, slash. Okej. Ha, ciekawostka, powiem wam szczerze. Teraz ulti. O kurcze, jaki kozacki ult. 3, 2, 1, let's go! Zmieniliśmy się w tunę i przecięliśmy chłopa w pół. No to teraz na szybko zróbmy tak. Dash, slash, dash i ult. Bum, bum, bum. Okej. Okay. Ciekawa sprawa. A sprawdźmy, czy przez ścianę przelecimy. Tak, normalnie przeskakujemy przez ścianę. Ultujemy za ścianą i wracamy, rozumiecie to? Patrzcie, co się dzieje? Pyk. Ciach, ciach i wracasz. Ha! Czegoś takiego jeszcze nie było. Coś mi się wydaje, że ten zadymiarz zostanie mega szybko nerfa. Gramy! Na początku meczyk solo, bez star powerów i gadżetów na maksymalnym poziomie. I pierwszych dwóch muszę pokonać tylko używając miecza. Więc let's go. Slash, dash. Patrzcie, leczę się. Co każdy atak się leczę, kiedy robię dash 350, a kiedy slash plus 700. Okej. Okay. I teraz ciekawostka, kiedy używam dasha, przeniknę przez na przykład ścianę, uwaga, dash! Nie, myślałem. Okej, okay. Slash, kolejny power cubes mój, cyk. Wow, chciałeś walczyć El Primo, to łap! Tunę! Oho, nie trafiłem. Co jest, dobra, cofam. Dash, slash. Okej, okay. I teraz. W chłopu wjeżdżam, let's go, cięcie! Precyzyjne cięcie dwóch naraz! Rosa! Łap! Stuńczyka! Okej, okay, ja chcę ją pokonać z ulti, bo nie chcę jej zabić. Chodź. Dash, slash. Dash, slash. I ulti! Ciach! Nie trafiam? O! To nie będzie wcale takie proste, żeby kogoś pokonać z ulti, uwierzcie mi. Dobra. Tylko nie padnie od strefy pliska. Pliska, mówię! Pliska! No dobra. Nie wytrzymam. Ale mamy teraz cieszynkę podkreśloną, jak to wygląda.
tnie sushi na kawałki i zgarnia pierwsze miejsce, nice. A wy, moi kochani, pamiętajcie, żeby zalogować się do gry, bo już jest w grze dostępna nowa aktualizacja SpongeBoba oraz możecie odebrać ostatni dzień, dzisiaj i jutro, 7 megaboxów i 42 stardropy, coś takiego. Ja na pewno się zaloguję dzisiaj na swoje oficjalne konto i razem z JJ.com zrobimy wielki opening, więc oczekujcie odcinka. Teraz, moi drodzy państwo, lecimy z gadżetami. Dash Dashi! Podczas podstawowego ataku Kenji używa tylko dash przez kolejne 3 sekundy, czyli cały czas uciekamy jak Mortis, okej. Okay. Kupujemy. Do tego gwiezdna moc Droga Miecza, cięcie Slashi, mają o 30% dalszy zasięg. O! Brzmi ciekawie. No to teraz zagrajmy starcie z Tercetem, może być taka mapka. Plan na ten mecz jest prosty. Mogę pokonywać graczy używając tylko ultimate ataku. Więc lecimy. W drużynie mam jakieś dwie ciamajdy, Kiełka i... ojejku, Larry and Lowry. Dobra, użyjmy tego dasha, sprawdźmy jak szybko się przemieszczamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, na... 5 nawet! 5 razy możemy się szybko przemieścić używając gadżetu. Fajnie, fajnie. Dobra, dashi. Raz, dwa, trzy. Zostaw mnie! 4! Fajnie, fajnie, fajnie. Zaraz padnę. Aha! Zapomniałem, że on przez ściany tak robi. Dash and slash. Ult, ult, ult! Piękne cięcie będzie! Nie wierzę, wszyscy się zrespili! Ale przypał to był! Dobra, nie mogę go bić. Raz, dobra, dostał. Dwa, trzy. Dobra, pokonany. Ja mogę tylko ultować. Raz, dwa, trzy. I dash! 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 Farel, uciekaj! Let's go! Już wiemy, do czego służy ten gadżet. Fajnie się spisał, udało mi się uciec. 6 power cubesów. Nie mam nabitego ulti, więc nie mogę nikogo wyjaśniać. Dobra, jest Lowry. Chodź, 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 wariacie. Raz. Dobra, nie bije mocniej. Dobra. Raz. Nie bije, nie bije, nie bije. Pokonały go boty, kozak. Jeszcze troszkę i będę miał ulti. Jest tutaj ktoś w krzakach. 13 ma. Ult! Szybko! Ciach, ciach! Piękne, precyzyjne cięcie, prawie po 5 koła. Widzieliście to? Ale to było mocne. Dobra. Bayron. Raz. Gadżet. Dobra, 11 fire cubesów. Poczekam na życie. Tego stew raczej jestem w stanie zjeść. Raz. Ult! Ciach, ciach! Nie trafiłem. Świetnie. Aj, zabiłem ja? Nie, bot zabił, kozak. Myślałem, że ja go pokonałem. Po challenge'u by było. Muszę nabić sobie ulti. Wierzę w tego Lowry'ego. A co? A co? Cyk. Dash and slash. Wow, Bayron. Bayron, dash. Nie, padam, padam, padam. Nie dam rady na tej mapie raczej. Nie zdążę się wskrzesić za 12 sekund. No dobra. Zamknęły nas boty na środku, ale... gadżecik oceniam na petardę. O, i przy okazji zobaczyliśmy, jak przegrywa mistrz sushi. No to teraz klasycznie, standardowo, kupmy nowego skinka. Raczej kupmy, wybierzmy go. Tak wygląda Fruit Ninja. Bardzo fajny skinek, na pewno wyląduje w mojej szafce. Do tego wybieramy drugi gadżet, który nazywa się leczenie Hosomaki. Kenji natychmiast leczy 75% obrażeń z ostatnich 3 sekund. To będzie za mocna postać, uwierzcie mi, za mocna. Pyk, no to teraz drugi star power, który nazywa się Nemesis Nigiri. Po uniknięciu ataków przez 5 sekund otrzymuje 90% mniejsze obrażenia przy każdym kolejnym ataku wroga. Co jest 5? Kupuj. No to lecimy zobaczyć, jak to działa. Mam cały czas wokół siebie tarczę i tak będę zaczynał gierkę. Atakuj. 50. Tak 500, rozumiecie? Ulti. Aj, niepotrzebnie go pokonałem. No dobra. Pojawia nam się tarcza. Jeszcze raz, patrzcie. 50. 500. 500. 500. Gadżet. 750. I co? Odzyskujemy dalej? Czekajcie, czekajcie. 375. Mamy taką tarczę wokół siebie, jak użyjemy gadżetu. 50, 500, 500, 500. Niech nas zbije tak mocno. Prawie że do końca życia. I zobaczymy, ile zregeneruje nam gadżet. Jeszcze. 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 Ostatni strzał. Gadżet! 750. I co, tylko tyle? Okej! Okay. Myślałem, że zregeneruje więcej. No to teraz zagrajmy mecz. Challenge oczywiście trwa dalej. Mogę zabijać zadymiarzy tylko i wyłącznie używając mojego ultimate ataku. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Wcale to nie jest proste. Gram w drużynie z Ems i z Clownem. Chesterem. Dash, slash. Wow, 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 wow. Leczymy się. 3100 odzyskałem dzięki gadżetowi, widzieliście? W ciągu ostatnich 3 sekund dostałem tak potężny damage, że zwróciło mi mega dużo życia. Więc pamiętajcie, jeżeli ktoś
wam szybko zbije HP, no to możecie nacisnąć gadżet i odzyskacie dużo hapsów. Dobra. Więc się orientujcie, moi drodzy. Dobra. Slash! Ciach, ciach! Porobiony. Jeden kozak. 14 mam power cubesów. Dobra, więcej nie zbieram, bo nie nabiję sobie już w ogóle ulti. Cyk i ciach. Cyk. Wow, wow, wow! 6500 odzyskałem! Widzieliście to? Coś pięknego! Ta postać jest za mocna! Go nie będzie w stanie nikt pokonać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, bo jest dużo zadymiarzy. Slash! Cięcie! Raz, dwa! Prawie, że udało się dwóch na raz. Okej, okay, 5000 dostał. Cofam, 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 cofam. Ale zadyma. Dobra, odejdź, zabawko ty. Pyk! A! Zestunował mnie! Cia! I ulti! Raz, dwa! Gadżet! Raz! Cofam, 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 cofam. Już nie mam gadżetów jak coś. Jest przypał totalny. A muszę nabić ulti. Dobra. Wypadł z tą bazą. 17 power cubesów. Pomimo tego, że ten zadymiarz jest mega mocny, to szczerze wcale nie jest łatwo kogoś pokonać ulti. Dobra, te moje boty ich pokonają. Zabij ich. No, niestety. Mega zwariowany zadymiarz. Mega kozacka postać. I będę musiał ją koniecznie odblokować na swoim koncie. A wy, moi drodzy, koniecznie naciśnijcie czerwony przycisk subskrypcji, żeby być na bieżąco. I pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony legendarny zadymiarz. Na dzisiaj to było tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa!